Pani marszałek, Wysoka Izbo, czy poseł wnioskodawca wie, ma świadomość tego, że zarówno sądy cywilne, jak i organa prokuratorskie nie miały dostępu do materiałów źródłowych stanowiących podstawę ustaleń przedstawionych w raporcie? Po pierwsze, większość kryptonimów i numerów akt wykorzystanych przez przewodniczącego komisji weryfikacyjnej przy stworzeniu raportu została w jego treści zanonimizowanych. Oznacza to, że bez przesłuchania przewodniczącego komisji weryfikacyjnej na tę okoliczność żaden sąd czy prokuratura nie miała nawet możliwości ustalenia, o jakie dokumenty chodzi, gdzie się one znajdują. Po drugie zaś, ani sąd cywilny, ani prokuratura nie mogły mieć dostępu do akt, z których korzystał przewodniczący komisji weryfikacyjnej, bowiem zgodnie z artykułem 43 ustępy 3-5 ustawy o służbie kontrwywiadu wojskowego oraz służbie wywiadu wojskowego, ujawnienie akt operacyjnych oraz akt zawierających dane tajnych współpracowników jest możliwe jedynie wówczas, jeżeli dotyczy ścigania karnego za czyn zabroniony, stanowiący zbrodnię lub występek, którego skutkiem jest śmierć, lub jeżeli postępowanie karne dotyczy przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.